Na tej lekcji pokażemy, w jaki sposób dodać do prezentacji plik audio oraz plik wideo. Żeby wstawić właśnie tego typu pliki, musimy przejść na kartę wstawianie i z prawej strony mamy dwa przyciski, które właśnie umożliwiają dodawanie tego typu plików. Zaczniemy od wstawienia pliku wideo. Rozwijamy tutaj listę dostępnych opcji i tu możemy zdecydować, czy chcemy wstawić plik, który ma swoje źródło w internecie, czy jest to plik fizycznie zapisany na naszym komputerze. Ja wstawię plik, który znajduje się w folderze PowerPoint, więc jest to wideo na moim komputerze. Wybieram tutaj plik zwierzęta, który jest przykładowym plikiem właśnie do tego ćwiczenia. I zanim kliknę wstaw, ja mogę również z tego miejsca zdecydować, czy chcę taki plik, który zajmuje kilkanaście czy kilkadziesiąt megabajtów, dodać do prezentacji. Wtedy oczywiście plik jest bardzo duży. Czy chcę po prostu utworzyć łącze do pliku, który będzie znajdował się w jakiejś innej lokalizacji. I decyduję o tym tutaj. Za pomocą tej strzałki obok przycisku wstaw mogę wybrać, czy chcę wstawić plik, chcę dodać ten plik, czy chcę utworzyć do niego łącze. W moim przypadku wybiorę sobie wstawianie pliku. Jak widać, ten plik jest dosyć dużej rozdzielczości, więc chcę go trochę zmniejszyć, tak aby widać było chociaż kawałek tego naszego slajdu. Mogę go zmniejszyć oczywiście za znaczniki, mogę go przesunąć. Taki plik wideo jest traktowany poniekąd jak plik graficzny. Mogę go również obrócić, mogę zwiększać, mogę go również zwiększać, jak widać, nieproporcjonalnie. Jest jak najbardziej taka możliwość. Jakbym chciał go otworzyć, no to po prostu kwestia kliknięcia właśnie tutaj w ten odtwarzacz. No i jak widać, mimo tego, że został obrócony, jak najbardziej odtwarzanie trwa. Zatrzymamy go. Po wstawieniu tego pliku mamy u góry karty kontekstowe narzędzia wideo. Karta formatowanie i karta odtwarzanie. Jeżeli chcielibyśmy sformatować właśnie tutaj ten obiekt, tą ramkę w zasadzie, którą tutaj widzimy, to skorzystamy oczywiście z karty formatowanie. Po pierwsze możemy ustawić styl wideo. Możemy ustawić dowolną ramkę dla tego filmu. Na przykład mogę zrobić coś takiego. I w tej ramce oczywiście ten film też będzie odtwarzany. Klikam uruchom. No jak widać, to odtwarzanie trwa. To może być zupełnie inna ramka. Mogę wybrać ramkę jakąś bardziej taką na przykład pochyloną, bardziej ramkę z efektami 3W. I ten film oczywiście też jest w ten sposób odtwarzany. Przy czym warto też wiedzieć, że jeżeli nie odtwarzam filmu, to miejsce, w którym on będzie odtwarzany, jest czarnym ekranem. Więc aby ten ekran nie był czarny, ja mogę podpiąć w to miejsce jakiś inny plik. I ten plik, który tutaj może być wyświetlany w momencie, kiedy film jest zastopowany, ustawiamy poprzez ramkę plakatu. Ta ramka plakatu to może być obszar z pliku, może być obraz z pliku, bądź może być jako fragment odtwarzania. Na przykład zatrzymuję sobie film w tym miejscu, klikam ramka plakatu i bieżąca ramka. W tym momencie, jeżeli nie będę odtwarzał filmu, będzie ono właśnie wypełnione takim zdjęciem, taką grafiką. W tej chwili, jak widać, są to właśnie te konie. Na karcie odtwarzanie mamy opcje typowo związane właśnie z odtwarzaniem tego pliku. Czyli ja mogę podejrzeć sobie, jak ten film będzie właśnie wyglądał po zastosowaniu opcji. Ja mogę dodać zakładkę, czyli taki punkt odniesienia na przykład dla wykonania animacji. Mogę to wideo przyciąć. Jeżeli jest za długie, jeżeli uważam, że jest zbyt długie, mogę kliknąć przytnij. No i widzimy, że wideo trwa 30 sekund. Ja bym chciał, żeby trwało na przykład 12. Zmniejszam go, klikam OK. No i w tej chwili to wideo będzie trwało jedynie 12 sekund. Jak widać, tutaj kliknę 11. Dochodzimy do końca i jest zerowanie. Możemy stopniowo rozjaśnić bądź stopniowo ściemnić dany film. Czyli powiedzmy, że ustawię, aby to rozjaśnienie trwało 2 sekundy i ściemnienie też 2 sekundy. I popatrzmy, jak to teraz wygląda. No jak widać, ta ramka zostaje rozjaśniana aż do filmu, do odtwarzania filmu. Idziemy dalej, zobaczmy, jak końcówka wygląda. Również wracamy do tej ramki domyślnej poprzez te dwie ostatnie sekundy. Dalej możemy zwiększać głośność filmu, możemy zmniejszać i możemy określić, jak ten film ma być odtwarzany. Czy ma być odtwarzany automatycznie, czy przy kliknięciu, czy ma być odtwarzany w trybie pełnoekranowym, a nie tylko w takiej ramce, czy ma być ukryty w momencie, kiedy jest nieodtwarzany, czy ma być odtwarzany w kółko. To wszystko możemy właśnie tutaj ustawić za pomocą tych opcji. Aby pokazać ideę działania zakładek, wstawimy teraz dwie przykładowe zakładki, które będą animować jakieś obiekty.
No oczywiście potrzebujemy tych obiektów, więc karta wstawianie, kształty, no i wstawię sobie przykładowo jakiś element, w którym napiszemy jakiś tekst. No, przykładowo może być taka wstążka, rysuję taki obiekt, napiszemy w nim tekst, przykładowa zakładka 1. Potrzebuję drugiego takiego obiektu, więc go zdubluję, zduplikuję, zaznaczę go, nacisnę Ctrl D. Widać, mam już dwa obiekty. W tym drugim obiekcie oczywiście zmienię tekst, taka by była to dwójka. No i teraz animacja tych obiektów. Animacja ma następować po osiągnięciu pewnego punktu na tej osi czasu. No więc jeżeli ja chcę dodać na przykład w momencie 3 sekund tutaj daną zakładkę, to ja mogę kliknąć kartę odtwarzanie, dodaj zakładkę. Pojawia się taki żółty punkt, który jest właśnie zakładką. Klikam sobie tutaj, powiedzmy, że będę chciał drugą zakładkę, więc klikam znowu dodaj zakładkę. I teraz podczas odtwarzania filmu, w momencie kiedy odtwarzanie dojdzie do pierwszej kropki, ma się wyświetlić ta wstążka. Jak dojdzie odtwarzanie do drugiej kropki, ma się wyświetlić wstążka druga. Więc klikam w pierwszy obiekt, chcę go animować, przechodzę na kartę animację, uruchamiam okienko animacji. Jak widać, okazuje się, że tutaj już są jakieś animacje, bo tak naprawdę odtwarzanie czy to pliku wideo, czy to pliku dźwiękowego, to jest nic innego jak animacja. Więc widzimy, że tutaj jest wstawiony już wyzwalacz, który ma się wykonać w momencie, gdy klikniemy właśnie w odtwarzacz. Wyzwalacz dwukropek zwierzęta, to znaczy kliknij w ten odtwarzany film, aby wykonać akcję. Akcja wygląda w ten sposób, że mamy wstrzymanie filmu, czyli tutaj ta pauza. Chcemy dodać animację dla tych obiektów, więc kliknąłem w przykładową zakładkę 1, wstawię animację, na przykład podział. Kiedy ma się to wykonać? No w momencie, kiedy użyjemy zakładki pierwszej, więc klikam wyzwalacz, po użyciu zakładki, zakładka 1. Widać, mamy kolejny wyzwalacz, zakładka 1. Teraz druga wstążka, też wstawię animację. Kiedy ma się to wykonać? No oczywiście przy użyciu zakładki, zakładka 2. Mam teraz dwie animacje. Jeżeli będę odtwarzał teraz ten mój tutaj plik wideo, to te animacje powinny się w odpowiednim momencie wykonać. Klikam właśnie w ten pierwszy plik i startuję odtwórz od. No i jak widać, tutaj coś się dzieje, no to pozostaje bez zmian. Dlatego, że te wyzwalacze są pokazywane tylko wtedy, gdy mamy pokaz tej prezentacji. Więc uruchomię teraz prezentację, klikam tutaj, aby uruchomić pokaz i widzimy, że są dwie kropki. Uruchamiam. No i w momencie, kiedy dochodzimy do pierwszej kropki, pojawia się pierwsza zakładka. W momencie, kiedy dojdziemy do kropki drugiej, pojawia się zakładka numer 2. I właśnie w ten sposób działają zakładki. Czy to będą zakładki dla plików wideo, czy dla plików audio, działają one dokładnie tak samo. Widzieliśmy tutaj również, że ta animacja rozpoczęła się w momencie, kiedy kliknąłem w odtwarzacz. Gdybym chciał, aby ta animacja, czyli to odtwarzanie, wykonało się samoczynnie, no to oczywiście muszę tutaj ustawić, że początek odtwarzania ma się wykonać automatycznie. No więc co muszę zrobić? Znaczy ja mogę kliknąć tutaj i ustawić początek automatycznie, czy po poprzedniej, z poprzednią. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Uruchamiam prezentację, Shift F5. No jak widać, nic się nie dzieje. Nie dzieje się dlatego, że ta animacja to nie jest odtwarzanie. Ta animacja to jest włączenie po prostu wstrzymania odtwarzania filmu. Więc w tej chwili automatycznie zostaje wykonane wstrzymanie. Pozbędę się tej animacji. Usuń. I dodam animację specjalną, animację dla filmu, czyli muszę kliknąć w film, a następnie dodaj animację i tu widzimy odtwórz. No i pytanie, kiedy odtworzyć? No odtwórz z poprzednią. I w tej chwili mamy odtwarzanie 0, czyli wykona się samoczynnie, z poprzednią, czyli zaraz na początku. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Uruchamiam prezentację. Automatycznie prezentacja wystartowała, następnie mamy po osiągnięciu zakładek animację pierwszą i za chwilę będzie animacja numer 2.